Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich miłośników perfum. Dzisiaj robię taki film troszeczkę ku pamięci, smutny. Mam na sobie Dzianinę, bo pożegnaliśmy dzisiaj bardzo znanego i ważnego kreatora mody i twórczynię niesamowitych perfum. Sonia Rykiel odeszła dzisiaj w wieku 86 lat, a była nazywana, mówiąc w dużym uproszczeniu, królową Dzianiny. Królową robienia na drutach, bo wprowadziła do mody właśnie tego typu ubrania, nawet miała własny butik, a w encyklopedii mody, którą często widzicie za mną, zobaczcie, jest poświęcone jej osobie no sporo miejsca, bo czasem hasło zajmuje pół strony, a tu widzę, już zaglądam jeszcze raz, trzy strony, cztery, łącznie ze zdjęciem poświęcone Sonii Rykiel, która się urodziła w Paryżu, a wywodziła się z rodziny żydowskiej o polsko-rumuńskich korzeniach, więc była nam na pewno bardzo bliską osobą, myślała może podobnie jak my. Zaczęła projektować, dlatego że nie miała ubrań, nie widziała ubrań dla siebie, kiedy była w ciąży. I tak się zaczęło i potem w pewnym momencie otworzyła własny butik. To były koniec lat 60., a koniec lat 60., lata 70. to były czasy hipisowskie. Wtedy na przykład, jeśli chodzi o perfumy, to powstały takie ważne perfumy w Saint Laurent, Rive Gauche, czyli Lewy Brzeg, czyli ta część Paryża, gdzie właśnie ta lewicująca, może tak to dzisiaj nazwać, społeczność się zamieszkała. No i Sonia Rykiel na tych klimatach hipisowskich myślę, że też zaistniała, bo te ludzie się po prostu zaczęli ubierać troszeczkę inaczej, trochę z dystansem na luzie. No to były takie czasy, potem to się zmieniło. I z tego co zauważyłam, bo ja mam u siebie trzy jakby pachnące produkty Sonii Rykiel. Taki oto puloverek, miniatureczkę, to były perfumy męskie Sonia Rykiel Grey, miniaturka i próbeczka Rykiel Rose. I zaraz wam coś opowiem. Mianowicie byłam przekonana, że ona zaistniała tymi perfumami, właśnie tym pierwszy raz tym puloverkiem w 97 roku, zaraz zresztą zaglądam do encyklopedii Fragrantica. A tymczasem nie, okazuje się, że ona wcześniej zrobiła perfumy o nazwie Siódmy Zmysł w 79 roku. Natomiast te perfumy zrobione w 97, czyli nawiązujące do jej sztandarowych produktów, do puloverka, bo ją rozsławił jakiś tam puloverek, jakiś jeden z wielu, ale podobno tak wybitny, że przykuł uwagę dziennikarzy Elle, że dostała okładkę. Bo można tak powiedzieć, jej produkt znalazł się na okładce. Więc kiedy ten sweterek znalazł się także w perfumach, przyniosło jej to duży sukces. No właśnie do tego stopnia, że ja wtedy ją dostrzegłam jako kreatorkę perfum. I ja nawet mam tą miniaturkę już długo, długo. Naniosłam ją tu sobie. Pobrzmiewają echa czegoś takiego, co się zaczęło od Angela. Angela to jest wytrawne i to nie jest słodkawe, tylko z jednej strony brzmi podobnie, ale jest bardziej wytrawne. Taka ciekawa rzecz. A z kolei Rykiel Rose, no to oczywiście róża w nucie głowy, w nucie serca, w nucie tła. Tak to przynajmniej jest prezentowane w materiałach prasowych. I bardzo ciekawym produktem był Rykiel Grey, bo on po prostu ma dużo nut takich, no powiedziałabym chyba kwiatowych, kobiecych. Zaraz zaglądnę do Fragrantiki. A jeśli słyszycie w tle szczekanie psa, to to jest pies sąsiada. Mam tu teraz okno, gdzie on lubi przebywać i szczeka. No to zaglądam na Fragrantikę, żeby wam powiedzieć, co jest w tym Rykiel Grey, że on ma taki ciekawy, słodkawy, nieirytująco drażniący charakter. No jest tu anyż i jabłko. Myślę, że to są, no i cynamon, gałka muszkatołowa. Chociaż ludzie wskazują, że najbardziej wyczuwalnymi nutami kolejno są yuzu, kwiat pomarańczy, z czym się nie zgadzam, anyż, jabłoń, jabłko, piżmo, cyklamen, cynamon, nuty drzewne, gałka muszkatołowa. No nie wiem. Nie wiem, czy z perfumami będzie tak, jak na przykład z książkami, że kiedy, czy z modą i z perfumami tak nie będzie, że kiedy autor umiera, to jest większe zainteresowanie. Nie wiem, czy znaliście te perfumy. Na pewno bardzo wiele osób kojarzy tak zwany puloverek, bo mnie często pytano właśnie, ludzie nawet nie kojarzyli autora perfum, mówiąc tak, czy markę, ale pytali mnie o puloverek, czy znam puloverek. No, był wtedy bardzo popularnym produktem, a muszę przyznać, że wtedy, w latach 90. przebić się z produktem było trudno, bo pachnącym, bo no to był taki czas, że tam królowały takie wielkie hity, które są po dziś dzień w sprzedaży i zaistnieć, na przykład Gio Armaniego, o którym niedawno mówiłam, gdzieś przepadło.
nie znalazło miejsca dla siebie właśnie dlatego, że tam niepodzielnie rządziły inne wielkie produkty. I to byłoby tyle mojego krótkiego, spontanicznego filmu, o który zostałam poproszona, żebym go przygotowała. Jeśli temat Was zaciekawił, któryś z tych perfum, to ja go rozwinę, ale muszę się do tego przygotować. A ten film chciałam zrobić dzisiaj w hołdzie kreatorce, którą bardzo ceniłam, która nie weszła do jakiegoś tego panteonu od couture, robiła tylko i aż modę prêt-à-porter. Zawsze czułam do niej dużą sympatię, bo tak jak ona, jak widzicie, też lubię dziergać. I no, Dzianina, szanuję Dzianinę jako taką. Jesteś świetnym sposobem nie tylko na to, żeby zrobić coś dla sobie do domu ciekawego, ale niektórzy mówią, że uspokaja, wycisza, chociaż innych z kolei drażni, ale dla tych, którzy potrafią dziergać, na pewno jest to takie bardzo kojące zajęcie. No i oby tylko te miłe wspomnienia pozostały po kreatorce zapachów. Miejmy nadzieję, że córka i syn, którzy prowadzą teraz tą firmę, że będą ją rozwijać, może zrobią jakieś perfumy w hołdzie mamie. Bo często takie perfumy robione w hołdzie mamie uzyskiwały jakiś status perfum ważnych. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. Wszystkiego dobrego. Pa, pa.